Chciałbym tą strukturę, która mi wyszła podczas moich dociekań nad tymi księgami, tak odrobinę szczegółowiej powiedzieć teraz. Później w trakcie, kiedy będziemy... Bo każdy ten element tutaj zawarty, on ma swoją jeszcze wewnętrzną budowę. Nie? To na razie jest takim największym uogólnieniem całości. Ale dla mnie jest istotne, powiem w moim osobistym docieraniu nad Bożym Słowem, żeby uchwycić całość. Szczegół w kontekście całości inaczej wygląda, niż kiedy mam szczegół bez całości, bez widzenia całości. Nie? Dlatego to jest bardzo, wydaje mi się, istotne w docieraniu do sensu Bożego Słowa. Więc to jest, mówię, taka dosyć ogólne pokazanie wszystkich tych ksiąg. Są tu oczywiście teksty, które są większe, są teksty mniejsze. O tym już trochę mówiłem przy uzasadnianiu, dlaczego moim zdaniem Ezdrasza, Nechemiasza stanowi integralną część z dwoma księgami kronik. Więc już nie będę do tego wracał. Natomiast te kolejne elementy będę chciał króciutko pokazać. W tym fachowym nazewnictwie takiej budowy ksiąg to się nazywa struktura koncentryczna, ponieważ ona gdzieś do jakiegoś środka zmierza. I jak dobrze pamiętamy, to w takim środku szukamy jakiegoś głównego przesłania. Głównego przesłania jakiegoś... To łatwiej to widać w małych formach. Tak jest czasem jakiś psalm, który ma budowę koncentryczną. To jest parę wersetów i to ładnie wtedy widać taką budowę. To jest jak gdyby przeniesienie tej samej zasady, tych paralelizmów tak ułożonych. To są paralelizmy. Paralelizm na początku, na końcu. Później paralelizmy takie pomiędzy i brak paralelizmu w części środkowej. Nie? To na tym polega taka budowa, mówię, od małych jednostek do całych ksiąg, jak widać. Czyli tutaj zaczynamy od Adama, lądujemy przy niewoli babilońskiej, a tutaj jesteśmy po niewoli babilońskiej i coś się dzieje po niewoli babilońskiej. No i ogólnie taki jest sens między pierwszym i ostatnim troskiem. Nie przypadkiem, moim zdaniem, nas doprowadza autor tutaj pierwszych tych 9 rozdziałów do stanu poniewoli babilońskiej. Tu mówi, jak już startujesz księgę, no to interesuje mnie odtąd dotąd, nie? A to, co jest na końcu, chyba najbardziej interesuje, no bo prawdopodobnie to jest czas, w którym tenże autor żyje. A tutaj ten... Proszę. Bo zaczęły się poprzednie części wyciągać te argumenty i wskazali właśnie na te rodowody u góry i na dole i dali nam do porównania fragment z końcówki drugiej kroniki, dobrze pamiętam, w początku... Pierwszej kroniki 9 i Ezdrasza Nechemiasza. Z pierwszej kroniki. A pierwszy argument. Okay. Chodzi o to, że właśnie jaka jest różnica. Pokazali, że w Ezdraszu jest po to, aby budować świątynię. Tak. I to powiedziałbym taki jakby dodatkowy element, że nagle na krawędziach mamy tak naprawdę powód, aby budować świątynię. Czyli tak naprawdę tekst pierwszej kroniki również się nam zaczyna od tego. Tylko, że nie zostaje to wprost jakby wypowiedziane, zostaje wypowiedziane w tej części na dole. No tak, bo wracają po to, żeby budować. W środku jest motyw budowania świątyni, przynajmniej według tego, co tutaj mówisz. Tak, no i to już nawet. To mówi, pasować, że budowa świątyni przez Salomona jest w centrum. To widać już w podtekście, zajawka, bo oni wrócili, są po niewoli babilońskiej, no po co? Po to, żeby świątynię zbudować. Tutaj faktycznie ją budują. Więc w całej historii Izraela wyciągnięta jest ten czas, kiedy świątynia była budowana przez Salomona i właściwie, ja to nawet to nazwałem, do świątyni i zorganizowanie kapłanów i lewitów według rozkazu Dawida. To, co się dzieje tutaj, tu jest ucieleśnione. A teraz powiem, jakie są analogie między tym a tym. Ale jeszcze tutaj są takie... 10 rozdział mówi o kresie panowania Saula. Było królestwo Saulowe, które no, doczekało tego finału. Tu właściwie o Saulu jest tylko pokazany finał. Jest jego rodowód tutaj w tej części, a tutaj jest już ta końcowa potyczka. Więc chodzi autorowi, żeby pokazać
kres, kres, przepraszam, królestwa Saula. Koniec królestwa Saula, no i później budowane królestwo Dawida. W paraleli jest też kres królestwa, tego, które się zbudowało po Saulu. No niestety, mimo że budowane było na zupełnie innych podstawach, na zupełnie innych fundamentach, i tak przez ich odejście od Bożego Słowa musiało ulec zagładzie. Nie utrzymało się. Więc tu mamy kres królestwa Saula, tu mamy kres dynastii Dawidowej. Że jedno i drugie w historii no, doczekało się klęski. Oczywiście królestwo, dynastia Dawidowa ma obietnicę na przyszłość. To, co dotyczy Saula, no, właściwie to była krótka, nawet nie dynastia, bo to w zasadzie żaden syn Saul właściwie był iż woszedł krótko, ale to to może być epizod raczej niż jakieś tam istotniejsze sprawy. Dobrze, taki znalazłem związek. I rzeczywiście tutaj historia, już kiedy Jozjasz, bo tutaj jest do Jozjasza, kiedy Jozjasz, ten ostatni dobry król się kończy, to po Jozjaszu historia tam już tak jest w telegraficznym skrócie pokazana. Moment do upadku. Także tutaj jest po prostu upadek od Joachaza do Sedekiasza i niewola babilońska. No i ta myśl o powrocie, która jest tym spoiwem między tymi tutaj częściami. No i teraz ta część, która mówi o panowaniu Dawida, to jak znamy historię Dawida z ksiąg Samuelowych zwłaszcza, no to tu próżno szukać większości tamtych historii. Tutaj jest nacisk na to, że Dawid objął królestwo i teraz coś przygotowuje w kontekście budowania świątyni. Nawet jak będziemy czytać o historii Dawida, że on jakieś podboje robił, to tam będzie taka dygresja, że łupy przeznaczył na świątynię. Nawet takie coś, nie? Że owszem, mowa jest o jakiejś wojnie, ale przekonamy się, że chodziło, żeby przygotować dary na świątynię. Więc widać jakieś podporządkowanie tej historii, tej świątyni. Bardzo obszerne dwa fragmenty o nieudanym sprowadzeniu Arki do Jerozolimy i później to udane sprowadzenie Arki. Nie? Więc wokół przygotowania świątyni, przygotowania Salomona jest ta historia. I bardzo dużo miejsca poświęca Dawid zorganizowaniu służb kapłańskich, służb lewitów, służb książąt. Powiedzmy, każdy tam ma swoją działkę do wykonania, żeby lud był scalony przy Bogu. No, na tym to polegało. Taka idea przyświecała Dawidowi, żeby lud był scalony, nauczony przez kapłanów i lewitów i żeby mógł funkcjonować zgodnie z Bożym zamysłem. Bardzo dużo jest opisów tych zmian. Taka ciekawostka dla mnie też zdumiewające, jak w Ewangelii Łukasza czytamy, że Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, to był kapłan ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Taka jest informacja. Nie? I co to za zmiana kapłańska Abiasza? I powiem wam, jak dotarłem do sedna, to okazuje się, że coś, co było uruchomione w czasach właśnie Dawida, 1000 lat plus minus przed naszą erą, zostało to wówczas uruchomione. Po niewoli babilońskiej reaktywowane. I kręci się do czasów Jezusa. To jest niesamowite. Jeśli się tak uzmysłowimy, jak to, co się dzieje właśnie w tym miejscu, w Księgach Kronik, co Dawid ustala jako pewien porządek służb kapłańskich i lewickich, to się toczy przez 1000 lat i taka pożoga jak zniszczenie Jerozolimy i niewola babilońska nie przeszkodziły, żeby to odrestaurować i żeby to dalej było kontynuowane. Więc to, co się dzieje w tym okresie, kiedy będziemy czytać o tych różnych książętach, kapłanach, lewitach, tak, może być takie nużące momentami, że w zasadzie, ale kiedy widzimy w tle, jak to się ma do całej księgi, do przesłania całej księgi, to wtedy widzimy, jakie to było ważne. I później, jak Łukasza spotkam Zachariasza ze zmiany kapłańskiej Abiasza, no to po prostu Eureka, że ten mechanizm, który Dawid uruchomił,
w tym momencie kręci się 1000 lat później. W zasadzie dopiero kres tego systemu, 70 rok naszej ery, kiedy Jerozolima zostaje zniszczona i ten taki świątynny judaizm w zasadzie przestaje funkcjonować. Teraz ten środek to wiadomo, że kiedy świątynia została wybudowana, kiedy wszelkie służby świątynne mogły być realizowane, no to to wszystko, co Dawid przygotował, tu Salomon wcielił życie. I to jest taki właściwie punkt odniesienia, myślę, do tego, co się dzieje później i do tego, co się dzieje tutaj. Punkt odniesienia. To, co się działo za czasów Salomona, to był krótki epizod też. No. Szkoda, że to był krótki epizod, bo to trwało tylko 40 lat panowania Salomona praktycznie. Też rozleciało się to po jego śmierci. Ale jest dla autora Księgi Kronik i dla przesłania to było coś niezwykle ważnego, że ta świątynia była tak zbudowana, służby kapłańskie i lewickie funkcjonowały w taki sposób, a nie inny i my to tutaj reaktywujemy. My to tutaj przywracamy. Nie? Taki jest sens, taki łącznik między tym, tym, a tym, a tu pośrednio jeszcze to. Tutaj ten drugi fragment to jest historia królów już później po podziale królestwa. Zapomniałem powiedzieć o jednym ważnym szczególe, mówiąc o Księgach Kronik. Prawie, że zero informacji o Królestwie Północnym. Prawie, że zero. A jeśli są informacje, to tylko na zasadzie jakiegoś, jak Jozafat tam się wybiera na wspólną potyczkę, no to wtedy tam jest coś wspólnego, nie? Natomiast to jest historia Judy. Historia Judy. O ile Księgi Królewskie jednak większy akcent kładą na Izrael, więcej tam jest miejsca poświęcone Północnemu Królestwu, tak, tutaj nie ma nic. Ale sytuacja w czasach Ezdrasza Nehemiasza no, uzasadnia to. No, po co mówić o tych odstępstwach od Boga? Księgi Królewskie w zasadzie pokazują, że pomimo upadku Izraela, pomimo jego odstępstwa, pomimo jego uchybień, Bóg się o nich troszczy, Bóg ich kocha, Bóg do nich co chwilę wysyła proroków. Nie? I tam takiego niesamowicie litościwego Boga poznajemy, który naprawdę troszczy się o lud, dla którego normalnym odruchem nikt by nie spojrzał wręcz. A Bóg jednak co chwilę do nich wraca. O Efraimie później gdzieś Jeremiasz mówi, że jest mi drogim synem, że moje wnętrze się wzrusza nad nim. Nie? Więc to było Księga Królewska. Tutaj mamy tylko Judę i obraz Boga też jest w nieco innym ujęciu pokazane nieco inne aspekty Bożej osobowości, Bożych przymiotów, które będziemy odnajdywać podczas naszych dociekań. Natomiast ten fragment już właśnie po podziale królestwa niesamowicie są wyakcentowane te historie, kiedy kilku było dobrych królów. Takich najbardziej rzucających się w oczy to był Jozafat, Jehoszafat inaczej. Chociaż on tam miał to spowinowacenie z rodem Achaba, to było bardzo zgubne w konsekwencji, ale tam to jest pokazane szerzej znacznie. I o Jehoszafacie w Księgach Kronik mamy znacznie więcej informacji niż to było w Księgach Królewskich. Później jest Hiskiasz, Ezechiasz, no i Jozjasz. Tu jeszcze jest Asal i Joasz, ale mam co do nich wątpliwości. Proszę, tych trzech co najmniej to jest mocno wyakcentowanych. Tu znowu przypomnę to, co powiedziałem też przed chwilą odnośnie czasów Eliasza i Elizeusza, że w takich narracjach historycznych bardzo często metoda akcentowania polega na tym, że historia nagle jakby czas się zatrzymuje. Czasami czytam historię jeden król po drugim, tak lecą, że w jednym rozdziale mam trzech królów, nie? A później pozostaje jeden król, który jest przez 4-5 rozdziałów. No to chyba o coś chodzi temu autorowi, żeby na tego króla zwrócić uwagę, bo mam o nim więcej informacji. I właśnie tych trzech królów co najmniej dobrych ma znacznie rozszerzoną jak gdyby tą treść w stosunku do Księg Królewskich, a zwłaszcza Jehoszafat czy Jozafat, jak to w brzmieniu Biblii tysiąclecia. I co jest ciekawe, tam mamy takie historie, że
lud jest pouczany. Tam wręcz całe ekspedycje wyruszają w kraj, żeby uczyć lud. Nie? Jedną z rzeczy, jak zobaczył księgę prawa, no to uczyć lud. Wtedy mobilizacja kapłanów, wszystkich uczą. Czyli to jest pokazane. Odejście od tego wzorca, jak powinien lud funkcjonować, odejście od tych założeń, które Dawid, przygotowując Salomona, wprowadzał. I takie impulsy, kiedy jest dobry król, to jest próba powrotu do tego wzorca. Nie? Próba powrotu, czyli jest zrozumienie Bożego Słowa, że źle, poszliśmy nie w tą uliczkę. Wracamy. Co mam zrobić? No wysyłam do ludu nauczycieli, którzy będą uczyć Bożego Słowa. I przekonamy się, że parokrotnie będzie taka ekspedycja wręcz tych nauczycieli w teren. I mnie też zdumiewało, że ten dosyć rozlegle to będzie, nawet w obszary Królestwa Północnego. Także no klei mi się to. Mówię, klei mi się to. Raz, że jest to paralelizm. Tutaj Dawid przygotował, jak to ma funkcjonować. Tu jest pokazane odejścia od tego, jak to powinno funkcjonować, jeśli chodzi o służby kapłanów, lewitów i książąt w ogóle, bo tu jest pozycja książąt, jako nie tylko tych, którzy są panującymi, ale też mającymi wpływ na tą religijną edukację społeczeństwa też. Bo odejście od Boga powodowało, że oni bardzo szybko szli w bałwochwalstwo. Tam pamiętamy, to jest jedno pasmo odchodzenia od Boga, że szybko zapominali. Więc antidotum było zawsze wysłanie nauczycieli, żeby pobudzić lud do gorliwości dla swojego Boga. No, jak pamiętamy Ezdrasza, jak oni mieli te małżeństwa z kobietami obcoplemiennymi, jak Ezdrasz do nich przemówił, to jaka gorliwość, jaki strach padł na nich, pozytywnego znaczenia, jak się przejęli, nie, tym wszystkim. To jest znowu taka jakby powtórka takiego pozytywnego króla, który taką akcję zrobił. No, tylko dla nas, jak czytamy tę historię, to taka rozterka, taki ból, no, że to starczało na chwilę. Nie? Ten entuzjazm był w narodzie, był lat, no, kilkadziesiąt może, a później znowu wszystko wracało do normy, aż doszło do momentu, że już nie dało się tego naprawić. Nie? Także już nie można było cofnąć zgubnych konsekwencji, jakie tenże Izrael, w tym przypadku Juda, w jakie wszedł w to bałwochwalstwo, w te przymierza z obcymi narodami, bo to było dla nich zgubne. No i tu jest właśnie ta klęska, no i powrót. Czy ma się to jakoś całość? Wydaje wam się to jakoś takie spójne, patrząc na całość? No. Ja powiem, dla mnie osobiście, znowu powiem taką osobistą refleksję. Jak ja tak staram się zbudować nawet duże partie tekstu, to oprócz wielu innych korzyści, jedna jest taka, że jak ktoś mi budzi w nocy o północy, ja mu opowiadam o dwóch księgach Kronik i księgach Ezdrasza, Nehemiasza i opowiadam, ja to wiem. To gdzieś... Mogę przerwać? Jadę sobie z Warszawy, nie? Mówię, mam 2 godziny czasu. Do kogo zadzwonię? Dzwonię do Krzysia. Krzysiek, powiedz mi o tych rodowodach. Półtorej godziny, słuchajcie. Półtorej godziny sobie jechałem, słuchałem jak wykładu, a on mi opowiadał. To właśnie było wyrwanie z letargu. Nie wiem, co on wtedy robił, ale po prostu było piękne. Ale powiem wam, myślę sobie, że hebrajska retoryka, czyli ten sposób budowania tekstów, on oprócz wielu innych funkcji miał funkcję zapamiętywania dużych partii. Izraelici nie mieli takich pomocy jak my, nie mieli komputera, żeby sobie te teksty poprzestawić, poukładać, ale samego słuchania on umiał sobie to w te klocki w głowie gdzieś poukładać i zapamiętać, bo no nie ma opcji, żeby ktoś zapamiętał 4 księgi gdzieś, są jakieś genialne umysły, które coś znają na pamięć, ale to jest taka pamięć bardziej techniczna niż żeby sens łapać, nie? Ale no i podobnie mam za sobą Księgę Daniela w ten sposób przerobioną. Powiem wam,
chcemy o księdze Daniela rozmawiać, ja jestem w stanie w tej chwili się przestawić i mówić o księdze Daniela. Nie? Te obrazy, ja po prostu mam to w głowie, gdzieś poukładane jako pewien wzorzec i niech to płynie jako zachęta do was, że to nie jest jakaś taka, zabawa, która nie ma żadnego tam przełożenia na praktykę. Wręcz przeciwnie. Jak już mówiłem na początku o internalizowaniu treści, takie mądre słowo, internalizować, czyli przyjmować w tym przypadku Boże treści za swoje, brać je do siebie, no to im więcej będę miał rzeczy w głowie, w pamięci, tym one bardziej oddziałują. Oddziałuje nie to, co jest na papierze w Słowie Bożym, tylko co jest w nas. Więc wszystko, co powoduje, że to w nas wchłaniamy ze zrozumieniem tego sensu, to ma wpływ na to, jak ty się zachowasz w pracy, w relacji między mężem a żoną, w relacji rodzice do dzieci. Także to nie są abstrakcyjne dywagacje o jakichś tam rzeczach mało istotnych. To wnika wręcz w fundament naszej egzystencji tu i teraz. Sprawa niezwykle ważna. Pokażmy. To naszkicowałem tak jak ja zobaczyłem te księgi. Mówię, podczas wchodzenia w dalsze szczegóły będziemy do tego wracać. A teraz chciałbym już przejść do tego pierwszego klocka. Czyli dzisiaj tu się zatrzymamy i chyba dalej nie będziemy w stanie pójść. Darek, możesz następny rozdać, jeśli jeszcze nie rozdałeś. Aha, jeszcze jedną rzecz pominąłem, ale ona będzie zbieżna, to będzie dobry wstęp do rodowodów. Taki, Darek, taka kartka poganie w rodowodach. Możesz to rozdać. Ja wspominałem tylko krótko. Tylko to poganie w rodowodach to jest tam chyba dwustronicowe, tak? No, dwustronicowe. I tutaj analizując te teksty, bo przytoczyłem to z przekładu Nowego Świata, bo on jest czytelniejszy niż Biblia Gdańska, bo w języku polskim Biblia Gdańska, zauważyłem, przekład Nowego Świata zawierają sformułowania Netynejczycy. A mi zależało akurat na tym sformułowaniu, żebyśmy tych sług świątynnych rozumieli w tym takim hebrajskim brzmieniu przynajmniej. I jest też krótki komentarz do tego. I proszę czytać sobie po kolei te teksty. To taka praca może na 5 minut w tej chwili. Test o tych Netynejczycach z pierwszej naszej strony, z tego 9 rozdziału 2 i następne. I zwróćcie uwagę, w jakim zestawieniu występują ci Netynejczycy w tych rodowodach. Gdzie oni są? W jakiej pozycji w Izraelu oni się znajdują? Pamiętamy, skąd zaczynali. Zaczynali jako niewolnicy. Jak będziecie czytać, to ja może też ten krótki artykuł o tych Netynejczykach przeczytam. To też jeden z internetu, który pokazuje, że jeśli nawet ktoś był... Przepraszam. Nawet jeśli ktoś był w Izraelu jak Gibeonita, pamiętacie Gibeonitów? Którzy zostali zatrudnieni jako drwale, jako ci, którzy tam gdzieś harują w kamieniołomach, nie wiadomo gdzie. Ale ich los ostateczny
mógł być taki, że znajdą się wśród tych Metynejczyków i proszę zobaczyć, jak oni są, kogo oni są wymieniani. Proszę czytać, to tak na razie daję wam czas, żeby te teksty z Ezdrasza i Nehemiasza, które tu są zacytowane, jak tam ci Metynejczycy, nie? Metynejczycy należy to czytać jako niewolnicy. Tak, znaczy słudzy świątyni, ale to byli niewolnicy pierwotnie, a tu już mamy któreś pokolenie, rozumiemy, to mija czas. Oni dalej są potomkami tych sług świątynnych. Ale ja mogę to też tylko, jeśli... Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, to słowo samo? Z tego, co dalej pisze, są Dani. Dani. Prawdopodobnie znaczy Dani. Tak. No. Byli Dani do jakiejś tam niewolniczej służby. Nie? Ale chodzi mi, żeby pokazać, kto daje niewolników w rodowodach. W ogóle, ale zacznijmy od tego. Więc jeśli już jacyś niewolnicy znaleźli się w rodowodach, to już nie są tacy zwykli niewolnicy, nie? Przyszedł czas i ci ludzie w Izraelu zyskali bardzo. Oni byli blisko kapłanów, lewitów i oni są tam wymieniani, kapłani, lewici, Metynejczycy, nie? Także i Izrael ma ich wspierać i tak dalej, nie? Czyli są gdyby bardzo uprzywilejowaną grupą w Izraelu. Dla mnie samo zobaczenie tego, że minęło kilkaset lat, odkąd oni się tam pojawili gdzieś wokół lewitów, a tutaj są wymieniani obok, no co się może wydarzyć, kiedy człowiek jest w obrębie Bożego Słowa, kiedy jest sługą Boga, no to czy on jest poganinem, czy on jest kimkolwiek, to jeśli jest dla Boga oddany, to Bogu jest miły. Bóg go jest w stanie wywyższyć. Ja tu widzę wywyższenie tych ludzi. I ten króciutki artykułnik mówi tak. Nieizraelscy słudzy świątyni wśród powracających z niewoli babilońskiej z Zerubabelem byli przedstawiciele 35 rodzin Netynejczyków. Nehemiasz nie wspomina o synach Akuba, których wymienia Ezdrasz. Być może zostali oni uwzględnieni wśród innych rodzin. Niektórzy Netynejczycy towarzyszyli także Ezdraszowi w podróży z Babilonu do Jerozolimy. Później pewni Metynejczycy uczestniczyli w odbudowie muru Jerozolimy. Przyłączyli się również do zawartego przez Izraelitów przymierza, by nie zawierać małżeństw z cudzoziemcami. Wielu Metynejczyków było zapewne potomkami Gibeonitów. To, na to nie ma tu ich bezpośredniego dowodu, ale jest całkiem możliwe, bo ci byli rzeczywiście, mamy taką ilustrację, że oni byli podstępem, podeszli do Izraelitów, no i nie mogli ich obłożyć klątwą jak inne narody, bo im obiecali, więc byli ich niewolnikami. Ale dobrze na tym wyszli. Pamiętamy, jak później było sprzymierzenie królów przeciwko Gibeonitom i jak kampania Jozuego poszła, żeby ich tam zniszczyć. Czyli bardzo dobrze na tym wyszli. Być może byli wśród tych potomków sług świątyni, czyli tych Netynejczyków. Nie? Służyli do zbierania drewna, czerpania wody, do zgromadzenia i dla ołtarza Jehowy. Inni najwyraźniej pochodzili od jeńców uprowadzonych przez Dawida i jego książąt. Netynejczycy należący do rodziny Meonitów być może wywodzili się od jeńców pojmanych przez królewskiego Uzjasza i tak dalej, i tak dalej. Po niewoli babilońskiej Netynejczycy mieszkali w Ofelu, najwyraźniej w pobliżu świątyni, jak również w innych miastach. Ze względu na pracę, którą wykonywali świątyni, perski król Artakserkses zwolnił z płacenia podatku, daniny i cła. To taki krótki artykulik o tych Netynejczykach i niżej jeszcze synowie niewolników Salomona. Oni czasem takie trzy miejsca znalazłem i dla mnie to też było zdumiewające, bo tu już mamy prostym tekstem, nie? Bo słudzy świątyni nie, to tak jeszcze no nie brzmi tak dziwne. Synowie sług Salomona, czyli tacy, czy niewolników, bo to inne przykłady mówią niewolnicy Salomona, nie? Też znajdują się w rodowodach. Ale jak będziemy, bo w tej chwili poproszę o, przejdziemy do tych rodowodów już szczegółowo, do tej budowy rodowodów, to zobaczymy, że pogan było więcej w tych rodowodach. Tu na razie chciałem zwrócić uwagę na tą grupę Netynejczyków i tych sług niewolników Salomona, żeby pokazać, z jakich nizin ktoś wchodził do narodu izraelskiego jako niewolnik, a kończył jako niezwykle uprzywilejowany sługa świątyni. Nie? To pokazane, co Bóg jest w stanie zrobić dla człowieka, który
pochodzi z zupełnego dna, z zupełnego marginesu, a jak może go wykorzystać dla swojej chwały. Czyli to są takie grupy, ale tam zauważymy jeszcze innych, kiedy wejdziemy w szczegóły. Ale najpierw wejdźmy w całą budowę. Dobrze, to jest rodowody, pierwsza kronik, struktura blokowa, tak to nazwałem. Jeśli mamy gdzieś to, no to proszę o... Czyli ta pierwsza część na tym wykresie głównym, w którym mieliśmy całość ksiąg królewskich, ja szukałem, jak jest zbudowane, jak są zbudowane te rodowody, bo można je czytać po prostu ciurkiem i gdzieś mętli w głowie, jak już powiedziałem, ale okazuje się, że zauważyłem pewną logikę w tych rodowodach, że one nie są tak bezładnie zostane imiona, tylko no, jakiś tam jest sens. Jedna z obserwacji, która mnie też uderzyła w swoim czasie, próżno szukać w pierwszych 9 rozdziałach czegokolwiek o Danitach. Próżno czegokolwiek szukać o Danitach. Dan chyba jest raz wspomniany jako syn Jakuba i koniec. O wszystkich innych pokoleniach są krótsze czy dłuższe wzmianki, o Danitach zero. To jest obserwacja. Na razie nie wnikam w sens tego, bo to myślę, że zachęcam do poszukania sensu, dlaczego nie ma Danitów. Nie? No. Ale też chcę pokazać, że żeby zauważyć, że brakuje Danitów, no to trzeba się naprawdę dobrze przyjrzeć całej tym listom. Nie? Ja w którymś momencie brakuje mi Danitów. A wiecie, którego pokolenia brakuje w 7 rozdziale Księgi Apokalipsy? Przypadek czy nie przypadek? Nie wiem. Brakuje Danitów. Czy jest to jakiś logiczny związek? Jest tam zapytanie. Wcale nie chcę, żeby w to szczegółowo wchodzić. Choć myślę sobie, że uzasadnienie takiego stanu rzeczy znajdziemy w Księdze Sędziów, zwłaszcza w końcowych rozdziałach, bo no, pewnie Danitów tam w bardzo negatywny sposób wpisało się w tamte historie. Nie chcę w to wchodzić, tylko na razie tylko informacyjnie wrzucam, że takie coś mamy w Biblii. Nie? Ja odkąd pamiętam, kiedy szedłem pierwszy raz w Księgę Objawienia, i brak tych Danitów gdzieś w głowie jest, że Józef tam występuje trochę więcej, pojawia się też chyba Lewi, a nie ma Dana. Nie? 12, bo tam jest 144 tysiące z 12 pokoleń, jaka taka wyliczanka jest, nie? No i Danitów brakuje. To jest drugie miejsce w Biblii, gdzie logicznie rzecz biorąc powinni być też Danici, a ich nie ma. Czyli... Ale to oznacza, że już podchodziłeś do rodowodów, jakby mając w pamięci ten fakt i trochę ich szukałeś w tych rodowodach, tak? Nawet nie pamiętam, jaki miałem im. Ale mogło tak być, nie? Że nie pamiętam nawet, czy to było tak, że ja najpierw to założyłem w księdze kronik, a później sprawdziłem, komu to brakowało objawienie. I wtedy mnie to uderzyło jakoś. Chociaż nie wiem, ja nie potrafię powiedzieć dzisiaj, że rozumiem te rzeczy dokładnie. Przepraszam. Ale sama obserwacja, informacja, niech mamy ją po prostu. Nie? I teraz co z nią zrobić? Jak sobie prześledzimy historię Danitów w Księdze Sędziów i te dwa braki Danitów mogą mieć jakąś spójną całość. Czy tak jest, czy jest inaczej? Nie chcę w to dzisiaj wchodzić. Ale chcę wejść w to, co tutaj widzimy, bo dla mnie przesłanie z samej konstrukcji do dowodów jest na tyle czytelne i tak wpisuje się w to, co powiedziałem przed chwilą o celu całej księgi, bo mamy początek i koniec. Z tym końcem ja mam trochę problem. Tam występuje dwa razy rodowód Saula. Dosłownie kalka. No,
Pytanie zawsze jest dlaczego. No, dojdziemy pewnie dzisiaj, może się uda do tego. Pierwszy blok to jest rodowód od Adama do 12 synów Jakuba. On też jest, za chwilę go tam też, jak będziemy wchodzić bezpośrednio w tekst, to tam zauważymy coś ciekawego. Końcówka to jesteśmy już po niewoli babilońskiej, czyli ogólne przesłanie pierwszego, tego zielonego fragmentu i ostatniego widzę takie. Kim jesteśmy? Mówi autor do swoich odbiorców. Jesteśmy tymi, którzy pochodzą od Adama przez Abrahama i jesteśmy synami Jakuba. Dzisiaj znaleźliśmy się po niewoli w takim trudnym momencie swoich dziejów. To jest jak gdyby łącznik między tym pierwszą i ostatnią częścią. W środku, gdzie ma być to centrum przesłania, jest wyraźny podział na Judę z Dawidem i pozostałe plemiona z kapłanami lewitami. Przeczytajcie drugi rozdział, trzeci werset Księgi Kronik i czwarty rozdział, pierwszy werset. Widać podobieństwo? Przeczytaj, Kornelia. 2-3, tak? 2-3 i 4-1. Synami Judy byli Er, Onan i Szela. Ci, którzy urodzili mu się z córki Szuj, kananitki. Lecz Er, pierworodny Judy, był zły w oczach Pana, więc zabił go. Aha, i 4-1? Synowie Judy to Perez, Hesron, Karmi, Hur i Szobar. Synowie Judy. Dwa razy w drugim rozdziale 3-4-1 są synowie Judy. Spróbujemy się też zastanowić, dlaczego tam tych synów jest tak trochę w jednym mniej, w drugim więcej. Takie dziwne imiona się pojawiają, ale co? W każdym razie widać taką klamrę, że synowie są Judy. Później jest krótka genealogia Dawidowa przez Salomona. No i mamy znowu Judę. Czyli jak gdyby rodowód Dawida przepleciony jest dwoma takimi krótkimi biografiami czy krótkimi rodowodami Judejczyków. Natomiast idąc dalej, mamy rodowody różnych pokoleń izraelskich. Później są lewici i kapłani w szóstym rozdziale. I na końcu następne pokolenie izraelskie. Czyli jest kilka pokoleń izraelskich, lewici, kapłani i znowu kontynuacja kolejnych pokoleń izraelskich. W miejscach akcentowanych mamy dwie rzeczy. Rodowód Dawida i kapłani, lewici i ich służby. Jeśli mamy, tu są takie dwa elementy, które są w akcencie, to przypomnę, że akcent główny pada na tą część dolną. I tu jest akcent, bo oczywiście Izrael jest królewskim kapłaństwem, dynastia Dawidowa to jest obietnica wiecznego potomka, więc Izraelu wykrzykuj Mesjasza. To jest dla ciebie wielka rzecz. Ale jesteś w takim okresie historii, kiedy nie masz króla. Dynastia została przerwana. On będzie, owszem, będzie. Nadzieja na potomka Dawidowego jest. To jest twoja ważna misja, ale póki co go nie masz. Więc skoncentruj się na tym. Skoncentruj się na tym, co jest służbą kapłanów i lewitów. Bo ich służba, przywrócenie tego porządku, który wprowadził Dawid i Salomon, to będzie gwarantować twoje powodzenie jako narodu, który jest zależny od innego, nie? Bo w tej chwili oni są pod zależnością perską, to się później będzie zmieniać i jeszcze te koleje losu do czasów Nowego Testamentu się zmienią w różnoraki sposób. Ale to, co ma stanowić o ich sile i przetrwaniu, to jest zbudowanie świątyni, kultu świątynnego, oddawanie czci Bogu Jahwe i korzystanie ze służb śpiewaków, lewitów, tych wszystkich, którzy będą mieli taki dobroczynny wpływ na kondycję narodu. Naród potrzebuje w tej chwili, owszem, patrzeć na Mesjasza, pierwsza część akcentowana, że rodowód Dawida, on
będzie się ciągnął do Mesjasza, spodziewamy się, go przyjdzie, a teraz skoncentrujmy się na tym, żeby budować swoją tożsamość w oparciu o służbę świątynną, służbę kapłanów, lewitów, to, z czym się wiąże ich przeznaczenie, jakie dla nich miał Bóg w swoim słowie. Ja widzę w samej konstrukcji do dowodów takie przesłanie. Jeszcze nie ma żadnego detalu, ale w samej budowie tego fragmentu jest takie przesłanie i ono jest dla mnie spójne z przekazem całej księgi, łącznie ze Zdraszem Nechemiasza, w której te elementy, które tu są już wyakcentowane, one będą po prostu pierwszoplanowe. Pytanie do tego fragmentu? Dobrze. No to w takim razie wchodzimy bezpośrednio w tekst. Zaczynamy od 1.1 do 2.2. A tu już nie ma na to kartek, więc proszę mieć Biblię otwarte w tej chwili. Nie wiem, jak to jest widoczne na tym przeźroczu. Ale ten fragment ma taką dosyć też ciekawą, spójną konstrukcję, bo widzę takie dwa fragmenty. Jeden od 1 do 27, gdzie są pokazani potomkowie Adama do Noego, później synowie Sem, Ham, Jafet. Krótko o potomkach Jafeta, Hama i Sema. No i finał od Sema do Abrahama. Czyli pierwsza gałąź to była najistotniejsza. Od Adama do Abrahama. Od Adama do Abrahama. W drugiej mamy potomków Abrahama i to bym streścił. Od Abrahama do 12 synów Jakuba. Akcent oczywiście na 12 synów Jakuba. Czyli ta pierwsza chronologia jest podana po to, żeby nas zaprowadzić do 12 synów Jakuba. I nic dziwnego, bo naród izraelski jest tym, którym jest zainteresowany. Natchniony autor ksiąg kronik. I wcale nas nie dziwi, dlaczego. No, patrząc na ten ciąg imion, które są tutaj zawarte, już teraz wchodzimy w detale. Także trochę będziemy, ja to określam, jakby w zborze miałem też na szkółce ten materiał, to mówiłem, wchodzimy do najnudniejszego miejsca Biblii. Tak to mówiłem trochę pół żartem. Najnudniejsze miejsce Biblii. A w zborze miałem cztery takie szkółki. Okej. Okay. Tu mamy historię, gdybyśmy porównali z Księgą Rodzaju, jesteśmy, no mniej więcej mamy dokładnie to samo, jeśli chodzi o ten rodowód, który tutaj mamy. Ja tutaj niektóre rzeczy tak na czerwono zaznaczyłem, tak gwoli przypomnienia. To jest taka wycieczka do Księgi Rodzaju. Jak czytam o Nimrodzie, no to tam też otwiera się pewien woreczek treści, które związane jest z tą postacią. Tu pierwszy mocarz na ziemi nie zawsze oddaje sens, bo to był negatywny człowiek, że tak powiem, nie? Więc to jego potęga, jego siła, jego działanie to było raczej przeciwko. On był takim mocarzem, który zniewalał ludzi wokół siebie. Tu mam wrażenie, że mamy do czynienia z anachronizmem, jeśli chodzi o werset 1.11. Anachronizm. Nie wiem, czy znacie taki termin. Anachronizm. Proszę pomyśleć sobie. Pisze Ezdrasz, jest w V wieku przed naszą erą, ale pisze o historii z okresu tuż po potopie. Nie? Więc to jest, różnica w czasie jest ogromna. Więc w jego czasie, no Filistyni to już zaistnieli w historii, oni zaistnieli już ileś lat i jakoś rzecz oczywista, nie? Więc on tutaj mówi, z których wyszli Filistyni. Więc to jest, widać, że to jest ktoś późniejszy, który no, wrzuca taki coś, informację, która mówi, że jak z takich kaftorytów z czasem powstali Filistyni, nie?
tutaj myślę, że dość podobnie i to zainteresowanie akurat autora Księgi Kronik tymi na czerwono, których dałem, Jebuzyta, Amoryta, Girgiszyta, Hiwita, z czym się to kojarzy? Prawda? To są te pokolenia kananejskie, które były podbijane przez Jezuego. Więc oczywiście, że jak wchodzi w taką najbardziej starożytną historię, to pokazuje, gdzie ci wrogowie Izraela są umocowani, jak gdyby w tym rodowodzie. Idziemy dalej. Tu jest jeszcze Peleg. On podobnie jest w Księdze Rodzaju zaznaczony. Ziemia podzielona. To pewnie jest ten czas, kiedy budowniczowie wieży Babel się rozpierzchli. I ziemia była podzielona, bo przestali mówić jednym językiem. No i dochodzimy do Abrahama, to jest Abrahama. Samo to też myślę jest takim anachronizmem, bo Abraham dopiero w późniejszej historii to imię dostał, nie? A był pierwotnie Abraham. Anachronizm, czyli wejście w jakąś historię dawniejszą ze sformułowaniem, które funkcjonowało nieco później w historii. Nie? Tak by można to najogólniej w tym momencie powiedzieć. Nie? I my dzisiaj też, jakbyśmy mówili, no niech sobie pomyślę o czymś. Przedawnienie. Jak? To też przedawnienie, to znaczy taki powtórzenie czegoś, co już jest nieaktualne, prawda? No tak, możemy powiedzieć, że być może w Starym Testamencie też mamy ślady gender. No tak. Wrzucam współczesny termin, który dla tamtego czasu no, kompletnie nie istnieje. Znaczy, to jest niekorzenne. Rozumiem, ale po prostu oni w jakiś tam swój sposób myśleli o płciach, a teraz ja bym przez to hasło odwrócone w taki sposób, no, prawdopodobnie w waszym myśleniu bym już coś kwalifikował według bardziej współczesnego sposobu. Tak? I to byłoby przerzucenie do starożytności jakichś zupełnie nowych idei poprzez hasło bardziej współczesne, tak? Określenie bardziej współczesne. I byłoby to kompletne zaburzenie, tak? No, oczywiście. Mi się kojarzy, że może to jeszcze no szajk robiliśmy kiedyś Jana Ewangelii, tam jest podobna sytuacja, kiedy ewangelista przedstawia apostołów, to przy Judaszu od razu jest zmianka ten, który go wydał. No tak. A wydał go tam nieco później. Tak, tak. Już na starcie, żeby było wiadomo, o kim mowa, nie? Tak. Ja komuś tak nie powiem. Dobrze. Dalej mamy z Izmaela trochę potomków. Mamy synów Ketury, drugiej żony Abrahama. No i to, na czym najbardziej zależy autorowi na pokolenie już od Izaaka. No też jest trochę o Ezawie, a nawet o Ezawie nawet nie tak mało. Na chwilę też do tego, bo tutaj jest cały rodowód Ezawa. Jeśli już to widać tam z daleka, to co tam jest, to ja tak przewijam, żeby te... Bo nie chcę tutaj skupić na wielu rzeczach, ale zależy mi na tym, że podczas naszych spotkań omówimy, przejdziemy przez cały tekst. Nie? Z jakimiś tam akcentami. Więc chciałbym, żeby studium Biblii, czy patrzenie na Księgę Kronik w tym przypadku no, dotyczyło wszystkich miejsc. No, oczywiście skupimy się na czymś, co może być akurat dla nas istotniejsze, ale żeby było wiadomość, że to jest studium całych ksiąg. Nie? To jest studium całych ksiąg. Oczywiście w takim poziomie uszczegółowienia, kiedy to jest możliwe w tak krótkim czasie, w tak krótkiej formie. No właśnie, tutaj jest to sformułowanie. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad synami Izraela. Nie, tu mamy cały czas no, potomków Ezawa, mamy synów Lota, jak widać. No i dochodzimy do Kronik 1.43 i on jest paralelny do Rodzaju, 36 rozdział. Czyli Księga Rodzaju, 36 rozdział i pierwsza Kronik od 1.43 zawierają, ja za chwilę pokażę to w tabeli, bo mam też taką tabelę przygotowaną, zawierają ten sam rodowód. Ale co sądzicie o tym sformułowaniu? Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad synami Izraela. Jesteśmy w sytuacji, kiedy chronologicznie patrząc, no, dopiero dochodzimy do synów Izraela, czyli jesteśmy w momencie, kiedy
Ezaw, Jakub mają swoje dzieci, a mamy rodowód z Ezawa, który mówi, że to są królowie Edomu, zanim w Izraelu był król. Rzecz ciekawa, że dokładnie to samo sformułowanie jest w Księdze Rodzajów. Król izraelski pojawił się w pierwszej Księdze Samuela, a w Księdze Rodzajów jest wzmianka o tym, że królowie Edomu byli tacy, zanim się pojawił król w Izraelu. To jest kompilacja już w przeszłości. Ale to znaczy, że taka praktyka funkcjonowała, zanim się jakby Izraelici dopomnieli o królach, tak? No, tak, tak. Jesteśmy, patrząc na moment historii, nawet gdybyś to wziął z Księgi Rodzaju, ten sam tekst, no to jesteś w historii, kiedy dopiero mają się urodzić synowie Jakuba, taka jest historia relacjonowana, jednak wcześniej są synowie Ezawa i dygresja do synów Ezawa, że w Edomie byli królowie, zanim w Izraelu pojawił się król. Czyli nie? Praktykowali po prostu taką formę życia społecznego. No chyba tylko tyle. Zastanawiam się, czy chodzi o to, że no, Księga Rodzaju ma wtrącenia historyczne z innego czasu, z innego okresu. No, to jest tak samo, jak się kończy Piąta Księga Mojżeszowa, nie? No i no, kto ją dokończył, skoro... Mojżesz umarł. Mojżesz umarł, a są tam opisy, jego śmierci, nie? I tego, jak wyglądał ta kraina, kiedy on jej nie widział, bo tam nie szedł. No to w tym momencie takie... Tak wiadomo, że to Jozue, nie? Tak myślimy, że Jozue, ale takie zdanie, które tam pokazał, to pokazuje, że być może jest jednak ślad o jej powstawaniu zupełnie z innego okresu, tak? Że to nie jej Jozue. Znaczy, powstawanie, czy jakaś końcowa redakcja, czy może inaczej, czy jest dla was trudne do zaakceptowania, że natchniony autor Księgi Pierwszej Kronik był też redaktorem Księgi Rodzaju? Niekoniecznie. Ale nie, czy jest z tym jakiś problem, nie? Bo czasami... Bo komuś się może wydawać, że Pięcioksięg Mojżesza to na pewno musiał Mojżesz napisać i jak ktoś odbiega od tym, że jakiś inny natchniony, to podkreślam, natchniony redaktor tam coś dołożył, no to już burzy jakąś wizję i koncepcję. Ja nie mam z tym problemu, powiem wam. I dla mnie to, że pierwsza Księga Kronik ma takie sformułowanie identyczne w Księgi Rodzaju, według mnie prawdopodobnie to... Kiedy Ezdrasz tworzył swoje księgi, zresztą Ezdrasz, pamiętamy, był tym, który był na końcu Starego Testamentu. Nie? Więc on scalił te księgi święte i przekazał potomnym. To w tym czasie się dzieje, kiedy kanon Starego Testamentu zaczyna funkcjonować jako kanon. Wcześniej to były luźne gdzieś tam zapiski, księgi, które tak nie funkcjonowały w taki sposób jak Biblia dzisiaj. Nie? Więc Ezdrasz był tym początkiem. Tak. Więc ja nie mam problemu, jeśli Ezdrasz był końcowym redaktorem ksiąg, które wcześniej spisywał Mojżesz jako pierwszy redaktor jej. On był tym końcowym, który no, wstawił taką dygresję. Ja z tym osobiście nie mam problemu, ale jeśli dla kogoś jest to jakiś problem, no to nie chcę w to wnikać. Nie chcę też tego, nie chcę dogmatyzować przy tej okazji, tylko mówię to, dzielę się pewną obserwacją i dla mnie wykorzystanie Ezdrasza, czyli tego końcowego autora Ksiąg Kronik, jak wykorzystanie go przez Boga jako redaktora rzeczy wcześniejszych, nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli Bóg chciał ostateczny kształt Starego Testamentu nadać w czasach Ezdrasza, to jeśli Ezdrasz był tym ostatecznym kompilatorem, ja z tym nie mam problemu, a mówię, informacja z rodowodów nie pobudziła w ogóle, żeby sobie takie pytanie postawić, takie zadać. Jak ja to czytałem Księdze Rodzaju kiedyś, to sobie postawiłem tylko znak zapytania i zostawiłem. Nie? No, natomiast kiedy to się powstało w Księdze Kronik, aha, no dla mnie logiczne, no, Ezdrasz już z perspektywy czasu patrzy na tamtą historię, więc dla niego i mi to osobiście nie burzy Bożego natchnienia tych wszystkich ksiąg. Proszę. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Jaki to ma związek z tą stawką o królach edomskich, zanim
Więc nie może być mowa o... Inaczej, gdyby to był autor, który żył w czasach, kiedy w ogóle o królu izraelskim nie było mowy, w czasach, kiedy pokolenie Izraela było w niewoli egipskiej, załóżmy, albo jeszcze wcześniej, to nie może ktoś napisać, królowie w Edomu byli tacy, 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 zanim w Izraelu był król. To już musi pisać ktoś, kto wie, że w historii Izraela był król i tu pisując stawkę o tych potomków Ezawa, mówi, że u nich król był wcześniej niż w Izraelu. No ale to jest dosyć oczywiste, mając na pracy autora tych rodowodów. Tak? Księgi Kronik tak. Z Księgi Kronik tak. Ale z Księgi Rodzaju już niekoniecznie. Nie? Jeśli przyjmiesz autorstwo Mojżesza i będziesz się upierał nie przy tym, że tylko Mojżesz brał udział w redagowaniu Księgi Pierwszej Mojżeszowej, no to spotkasz problem, że Mojżesz nie mógł wiedzieć o królu w przyszłości, który by... O tym mówi jako o fakcie, nie? Zanim królem był ktoś w Izraelu. Więc ktoś, kto zna ten fakt, że w Izraelu pojawił się król, mówi to w kontekście jakiegoś tam spisu w Księdze Rodzaju. To taka ciekawostka dla mnie, jednym z wartości rodowodów, oprócz tych innych, o których już mówiłem i o których jeszcze powiem, to jest to, że pokazuje mi, daje pewien obraz, w jaki sposób kształtował się kanon Starego Testamentu. Przez taką wstawkę jest jakaś maleńka informacja, że Bóg tego Ezrasza mógł użyć szerzej, niż to się mogło wydawać. To jest taka dla mnie ciekawa obserwacja, ciekawe spostrzeżenie. Ja myślę, że to jest tak, z kwestią autorytetu, z tymi, którzy przyjmują autorytet Pisma, to nie jest problem. A z tymi, którzy szukają problemu, to będzie problem. No tak. No. Ale chciałem o tym powiedzieć tutaj w szkole, że takie coś jest i Księga Ezdrasza nie tyle, przepraszam, Księga Pierwsza Kronik w rodowodach nie tyle zaciemnia coś, tylko ułatwia pokazanie, że aha, więc Bóg Ezdrasza wykorzystał też do tego. I dla mnie to super, świetnie, cieszę się. Nie? W żadnej księdze Mojżeszowej nie pisze, ja Mojżesz napisałem te księgi. Więc... Kiedyś czytałem taką książkę Starożytny Izrael, gdzie była mowa też między innymi o kształtowaniu się zarówno treści ksiąg Starego Testamentu tak zwanego, jak i momentu, kiedy on został właśnie kształtowany w coś, co my nazywamy kanonem. No, tam, może nie pamiętam dokładnie dat, ale no, postawiono tezę, że o ile same treści, czy treść, czy przesłanie, czy te historie ukształtowały się wcześniej, to ostateczny kształt w formie pisemnej taki to nabrali w okresie królewskim dopiero, właśnie Salomona, Dawida, Księgi Mojżeszowe i te późniejsze wszystkie również. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no mi się wydaje, że bardzo dużo ksiąg ma taki charakter, taki, nie wiem, właśnie retrospektywny, bo nie wiem, czy słowa anachroniczne, te fragmenty jest adekwatne, no chociażby opis stworzenia, tak? No jest pytanie, kto i na podstawie jakiej relacji, oczywiście można przyjąć koncepcję taką, irracjonalną, no podyktował to Duch Święty, te pierwsze rozdziały Biblii, ale można też podejść jeszcze inaczej, właśnie na podstawie czego tak to spisano, kto był świadkiem tych wydarzeń, kto to je obserwował, kto je widział i dlaczego akurat tak, a nie inaczej opisano, nie? Więc mówię, to jest ta retrospektywność, to, że czasem setki lat po wydarzeniach się dopiero spisuje, czy opisuje, tak samo same Ewangelie, prawda, kilkadziesiąt lat po życiu głównego bohatera. Myślę, że no, tam to jest jakaś immanentna cecha pisma, nie? Że wiele lat, częstokroć po wydarzeniach, właśnie do utrwalenia, bo kiedy to jest na świeżo, to nie ma takiej potrzeby. Ale czasem te kroniki, te różne takie inne, powiedzmy, gatunki literackie, po latach są do utrwalenia, żeby jeszcze kolejne pokolenie, nie tylko te, nie? Prawda? Więc taki walor pisma, nie? I ja myślę, że odkrywając takie rzeczy właśnie w tych rodowodach i w innych miejscach, to raczej mamy większą wiedzę, w jaki sposób Bóg natchnął swoje słowo. Mamy więcej informacji, szerzej patrzymy, to nie musi burzyć niczyjej ortodoksyjnej wiary. Żeby nie myśleć sobie, że tutaj gdzieś jest atak na cokolwiek. Dla mnie to jest umocowanie w Bogu w całości Pisma Świętego i ja nie mam żadnego problemu, żeby takiego człowieka jak Ezdrasz wykorzystać do tego, żeby skompilować Stary Testament w kształcie, który później wszedł do kanonu żydowskiego i który był przekazywany w formie pisemnej coraz szerzej właśnie już po czasach Ezdrasza. To był początek takiego, mówi się, rabinicznego judaizmu z wszystkimi pozytywami i negatywami, bo to wiadomo, że ten rabiniczny judaizm za czasów Jezusa to już uzyskał bardzo karykaturalną formę, ale coś w
czasach jest zwłaszcza pozytywnego w tym kontekście się rodziło i w kontekście zachowania Bożego Słowa. Zróbmy teraz chwilę przerwy i wrócimy do rodowodów po małej przerwie.